chcę wam być otworzeni. Ja przez lata byłem przez religię w taki sposób skrzywdzony, że w zasadzie uwierzyłem w to, że człowiek nie musi tworzyć. Że to Bóg wszystko stworzył i człowiek nie musi tworzyć. W pierwszym Mojżeszowej, w 5. rozdziale (1-2) jest napisane: to jest księga potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go jako mężczyznę i niewiastę, stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Ja naprawdę dopiero po latach doszedłem do tego, że On na zupełnie swój obraz stworzył. Stworzyć kogoś na swój obraz, to znaczy pod każdym względem na swój obraz. Nie częściowo. Bóg Stwórca stwarza człowieka na swój obraz. Ja myślę, że w ogóle to chyba dobiło diabła. Aniołowie nie byli stworzeni w taki sposób. To oni nie byli na obraz Boga stworzeni. A człowiek był stworzony na obraz Boga. Zostaje stworzone coś, co jest takie jak Bóg. Takie jak Bóg. Takie samo. Nie inne. Coś, co posiada takie same funkcje. Takie coś stworzył Bóg. Człowieka takiego. Na swój obraz. Takiego samego jak On. To jest... Dla mnie to naprawdę było odkrycie. To nie było małe. Ja uważam, że ta mentalność, że człowiek stworzony na obraz Boga, to jest po prostu coś takiego trochę do niego podobnego w jakiejś części. Ja uważam, że to jest satanistyczny pogląd. W ogóle diabłu chodzi o to, żeby tak to zawęzić, takie coś zrobić, takie umniejszyć tego człowieka. Wiecie, o co tu chodzi? Umniejszyć człowieka. Cała filozofia powstała, żeby umniejszyć człowieka. Umniejszony człowiek. To Bóg, a człowiek to człowiek. Ale On stworzył go na obraz swój. On miał taki zamysł. On bardzo chciał stworzyć bogów. On bogów stworzyć chciał. To był taki jego pomysł. Na obraz jego. Nie coś innego, tylko na jego obraz. I Bóg Stwórca. On postać tworząca. On stwarza człowieka tworzącego. Człowiek ma tworzyć. Ja nie wiem, co Adam z Ewą tam robili. Ja naprawdę, jakie były tam trochę jakieś mamy informacje. Nie wiadomo, ile to trwało wszystko, jak to przebiegało, ale wiem jedno. Oni byli jak On. To wiem. I to było dobijające dla przeciwnika. On dlatego to zrobił. W ogóle to był dramat dla niego. On chciał wejść na tron i rządzić z Bogiem, nie dosyć, że on nie wchodzi na ten tron, że on traci kontakt z Bogiem, to teraz ten Bóg zaczyna tworzyć bogów. W ogóle i takich jak ten Bóg. Pełnych mocy, pełnych siły, pełnych władzy we wszechświecie. No rozumiecie? Do tej pory on widział jednego Boga. A teraz on zobaczył ludzi. Szok. To było przytłaczające. Dlatego on to zrobił, on tam się wdarł. On powiedział, nie, to nie może być prawda, to nie może zaistnieć, to trzeba zniszczyć u podnóżka. To on wiedział, że te byty, stworzone byty, ci bogowie, oni mogą odejść, oni mogą w ogóle zaprzeć się. On to wiedział. Powiedział, że oni są stworzeni. I oni tak zrobili, on ich zbiódł, oni odeszli. Natomiast czy filozofia Boga się zmieniła? Nie. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Człowiek to twórca. Twórca. Jesteś twórcą. Wiesz, stwarzać, to znaczy sprawiać, że coś zaczyna istnieć. Powoływać do życia. Stwarzać to stawać się przyczyną powstania czegoś. Wymyślać coś. Nadawać czemuś różną formę, cechy różne. Zobaczcie, stwarzanie to nie jest robienie czegoś z czegoś. Że mam coś i teraz z tego coś zrobię. Mam kawałek deseczki i sobie z tego wystrugam coś. I powiem, że jestem stwórcą, bo ja stworzyłem coś z tej deseczki. W stworzeniu nie o to chodzi. Stwarzanie to jest powoływanie z niebytu do bytu. To jest wymyślanie czegoś, czego nie ma. Rozumiecie? To jest zradzanie. Takie coś. W Księdze Ezechiela 18:31 jest napisane: stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać? Stwórzcie sobie. To jest po ludzku niemożliwe. Dlatego ten werset to jest bardzo silne odwołanie do wiary. Do tego, że człowiek potrafi, uwierzywszy w coś, powołać coś do życia. Ezechiel tutaj, w tym wersecie, prorokuje o zjednoczeniu z Bogiem. On prorokuje o zjednoczeniu z Bogiem. Rozumiesz to? To jest w ogóle, to jest niemożliwe. Stwórzcie sobie nowe serce, stwórzcie sobie nowego ducha. Cóż za absurd. On tutaj prorokuje o tym, co ty masz dziś. Ja wiecie, ja w ogóle w naszym ruchu tutaj jest tak, że no my naprawdę wszystko wiemy. Jak ktoś tu czegoś nie wie, to jest leniwy. Tylko leniwy, arogancki na poznanie. To leniuch. Tylko potem przełożenie tego na praktykę to jest zupełnie inna para kaloszy. I ja uczę o tym, że my jesteśmy ludźmi zjednoczonymi z Bogiem. A ludzie, automatycznie oddzielają siebie od tego Boga. To jest na przykład dla mnie cholernie bolesna sprawa. Dlatego, że w związku z tym nie dzieje się masa rzeczy. Ona się nie dzieje. A mogłaby się dziać. Bo gdy człowiek zobaczy w sobie możliwość tworzenia, to przestaje oczekiwać na Boga, który coś stworzy. Stwórz, Pan. Zrób. Zrób coś, Panie. Dotknij mnie, Duchu Święty. Ładnie inni mówią, zadziałaj przeze mnie, Duchu Święty. Duch Święty przeze mnie zadziałał. Dlaczego tak jest? Skąd ten pomysł? W ogóle Boży zamiar. W ogóle Boży zamiar. Wróć myślą do tego, co mówiłem na początku. Boży zamiar jest taki, żeby stworzyć bogów. Rozumiecie to? Nie ludzi ciągle pytających Boga. Czy ty masz gdzieś taki zapis, że Adam stoi i mówi, Panie, co mam zrobić tutaj? Masz takie w ogóle rzeczy? Czy nie? Nie ma takich rzeczy. Tworzenie to nie jest oczekiwanie, że Bóg coś zrobi. Człowiek, jeśli uwierzy w to, że jest twórcą na obraz Boga, to w sposób automatyczny zacznie powoływać z niebytu do bytu. Nie będzie w nim chwili zawahania. Nie będzie w nim takiego miejsca, w którym się będzie zastanawiał, czy to jest z Pana, czy to nie jest z Pana. Takiego czegoś nie będzie w głowie w ogóle. W ogóle. W ogóle. Nie będzie takiego rozdzielenia w środku. Krok takiego człowieka będzie zawsze pewny. Zawsze. Nie będzie miał żadnych wątpliwości. Nazwą go pyszałkiem. A to jest nieważne, jak go nazwą. Ważne, że będzie stwarzał. Stwarzał będzie. Ilu z was, jako wierzących ludzi, zostało zawstydzonych przez ludzi ze świata? Którzy nie posiadają Ducha Świętego. Ale w jakiś mistyczny sposób, powiedziałbym magiczny, tworzą rzeczywistość. Oni tworzą rzeczywistość. Zakładają firmy, biznesy, tworzą kulturę, sztukę, z czego potem Kościół chętnie korzysta. Rozumiecie? Niestety większość rzeczy, z których korzystamy, przyjaciele na co dzień, nazywając je Bożym błogosławieństwem, stworzyli ludzie niewierzący w Boga. Większość rzeczy. Wymyślili je i wdrożyli w życie. Większość. Dzisiaj korzystamy z nich, kupujemy je, wchodzimy w różnego rodzaju układy z nimi związane i mówimy, dziękuję Ci, Panie, że tak mi pobłogosławiłeś. Stworzył to ktoś, kto bluźnił Bogu. Przy jednoczesnym, tak? Pędzie ku tworzeniu. O tym się nie myśli. To takie jest za duże. Oczywiście jest do tego ideologia, że Pan wykorzystuje wszystko ku dobremu i tak dalej, żeby to wszystko dla Kościoła, że to, że to tamto. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że człowiek w ogóle jest powołany, żeby tworzyć. Człowiek może tworzyć. A człowiek, który ma Ducha Świętego, to wiecie, co ma w środku? Tak potężne turbo doładowanie. Bo wiecie, ludzie, którzy nie mają Ducha Świętego, to oni w ogóle nie wiedzą, że mogą tworzyć. Oni tak tworzą z marszu. Rozumiesz? A ludzie, którzy mają Ducha Świętego, to otrzymają na dzień dobry potężną informację o tym, że mogą tworzyć. No ale po co tworzyć? Jak można kopiować? Kopiowanie jest łatwiejsze. List do Filipian 4,13 mówi: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. A pierwszy list Jana 4,17 mówi: jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Tacy sami. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jaki jest Chrystus, taki ja jestem tu. Ktoś mówi: Chrystus to Chrystus, a Ty to Ty. No nie. Jestem taki sam jak Chrystus. Jedynie się różni od Niego tym, że już nie trzeba iść na krzyż i zmartwychwstawać. To zostało załatwione raz na zawsze. Czy w ogóle wiecie, że macie predyspozycje takie jak Chrystus? Takie same. Każdego z nas, posłuchajcie teraz, teoretyzuje. Można by przybić do krzyża i każdy by wstał z martwych. Taka teza to jest trudna sprawa. To się wydarzyło tylko raz, więc nie trzeba tego opowiadać. Ale takie są fakty. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Nie będziemy w przyszłym świecie. Tacy jesteśmy tu. Posiadamy te same funkcje. Wrócę do Ezechiela 18,3. Stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać? Posłuchaj. Jeżeli nie tworzysz, to umierasz. Taka jest prawda o chrześcijaninie. Chrześcijanin, który nie tworzy, będzie sobie powoli umierał. Jego życie nie będzie życiem, tylko powolnym zbliżaniem się do grobu. Czyli każdy dzień będzie kolejnym symptomem śmierci. Choć chrześcijanin będzie krzyczał: życie, 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 halleluja, życie. To jest wielka różnica krzyczeć życie, a tworzyć życie. Wielka różnica. Krzyczeć życie, a tworzyć życie. Wiecie w ogóle, jaka jest opresja na tworzenie? Dramatyczna jest opresja na tworzenie. Coś stworzysz, zaraz przyjdzie ktoś i powie: stare było lepsze. Taka zasada. Rozumiem, że co tutaj chodzi? Od razu przyjdzie ktoś i powie: stare było lepsze. To taka zasada duchowa jest. Tak? To się dopiero musi wdrożyć. O! Nowe się musi zestarzeć nieco, żeby było przyjęte przez społeczeństwo. Zobaczcie, jaka to jest choroba na tej ziemi. Człowiek Boży ma w pewnym sensie wmontowany przymus tworzenia. Dlatego ludzie robią takie głupie rzeczy w kościołach. Bo oni mają przymus tworzenia. Tylko że z uwagi na to, że oni nie są skoncentrowani na prawdzie, nie rozwijają się w tym, to tworzą głupoty różne. Zobaczcie, ile Kościół wytworzył głupot. W ogóle Kościół to jest mistrz świata w tworzeniu takich rzeczy. Zobaczcie, co my wytworzone mamy. Jakie mamy wytworzone rzeczy. Zasady mamy. Takie zasady są różne, że się w głowie nie mieści. Człowiek przychodzi do Jezusa, zaraz się dowiaduje o kilku istotnych zasadach. Śmiałem się dzisiaj, Olka przyniosła te krewetki, tak to były? Przyniosła krewetki, zrobiła mnie te krewetki, wina przyniosła. Do tych krewetek, tam stoi pół butelki w tej lodówce. Do ugotowania. No tak, do ugotowania tych krewetek. Śmiałem się, mówię, zaraz ktoś powie, że pije tam. A przynajmniej komuś przez głowę to przejdzie. Przynajmniej otworzy, wino stoi. Ja się cieszę, że on tam stoi. Otworzy, brzydliwie zobaczy, rozumiesz, że nikomu do głowy nie przyjdzie, na przykład wino też się używa, żeby coś ugotować. Nie, bo wino to się używa tylko do tego, żeby się nachlać. Się do czego innego nie używa wina, to trzeba wiedzieć przecież. Rozumiem, o co chodzi. W lodówce stoi na przykład wino, którym trzeba się napić. I jak się na przykład dowiaduje takiej informacji, że jesteś chrześcijaninem, to powinieneś tak, tak, tak i tak. Nie daj Boże. Boże, żebyś tworzył. A wytwórz coś, czego nikt nie zna. Rozumiesz? To cię obwołają heretyki. Dlaczego, gdy chrześcijanin nie tworzy, to wchodzi w system powolnej śmierci? Dlatego, bo bez tworzenia nie ma istnienia. My w ogóle jesteśmy ludzie, my jesteśmy powołani, żeby tworzyć i skazani na tworzenie. Rozumiecie? Takie mamy życie. Odrodziliśmy się z Bożego Ducha i w pewnym sensie my weszliśmy w pewien system, który to system, tak, wymusza na nas bycie twórcami. Człowiek ma tworzyć, aby istnienie mogło mieć ciągłość. Umysł człowieka jest tak skonstruowany, aby tworzyć. Umysł jest po to, aby kreował to, w co się wierzy. Umysł chrześcijanina to twórczy umysł. Twórczy. W ogóle my mamy umysły nie po to, żeby w nich serwować, że ja mam umysł, teraz ja po tym umyśle jeszcze. W ogóle, rozumiecie? Jeszcze sobie, mam takie jazdy w umyśle. Umysł nie jest po to. Umysł chrześcijanina ma jeden cel. Kreować to, w co on wierzy. Nie wolno używać inaczej umysłu, bo to grzech. Ludzie myślą, mam umysł. Ja mówię, no to co? Zaskocz mnie, co z nim robisz? W najlepszym wypadku, jak jest religijnie zorientowany, to przemieniam go na obraz Chrystusa. Co to jest w ogóle przemienienie umysłu na obraz Chrystusa? Co to w ogóle jest? Weź to zdefiniuj. Umiesz to zdefiniować? Większość ludzi nie zdefiniuje tego w ogóle. Powie, nie zdefiniuje, bo nie wie, co im powiedzieli. Umysł nasz jest po to, żeby kreować to, w co my wierzymy. Po to umysły mamy. My nie mamy umysłu, żeby filozofować, psychologizować, rozumiesz, rozmemłać się w nich, tak? I pozwalać sobie na to, żeby sobie w nich tam latać. Przez lata dochodzić do, proszę Ciebie, poznania prawdy. To jest szaleństwo. Ludzie, czy w ogóle wiecie, że my za to odpowiemy przed Bogiem, jak używaliśmy różnych organów? Ja mam napisane w moim piśmie, że za każde słowo, z każdego słowa zdam sprawę. A czego jest efektem słowo? Myśli. Bo jeszcze takie słowo nie wyszło z człowieka, które nie było wcześniej pomyślane. Takiej funkcji nie ma. Chyba że inne języki, ale tam się nie grzeszy. Rozumiesz? Jeden pewnik. Jak nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz coś w innych językach, na pewno nie zgrzeszysz. No tak. Chodząc z Bogiem, musisz zacząć wyodrębniać, akceptować i rozwijać myśli zgodne z tym, co wierzysz. Ludzie, przemiana umysłu to jest wyodrębnianie, akceptowanie i rozwijanie myśli zgodnie z tym, w co się wierzy. Tak się funkcjonuje. Tak działasz. Jakże ważne jest więc, w co wierzysz i jak wierzysz. Rozumiesz? Dlatego ruch wiary taki jest ważny. Rozumiecie? Taki jest ważny ruch wiary. Musisz wierzyć myślom, które powstały i powstają w wyniku wiary. Ty nie masz szans na coś takiego, że ty w ogóle w jakiś inny sposób wyjmiesz z ducha swojego jakieś koncepcje życiowe. Koncepcje życiowe z twojego ducha wchodzą do twojego umysłu. A jak tam jest bałagan, jak w chlewku u wujka, rozumiesz, o co chodzi? To one tam w tym bałaganie się topią. Rozumiesz? Tam musi być porządek. Bo tylko stamtąd wyciągniesz ciąga się Boże myśli. Nie ma innej drogi. Pan mi objawił. Człowieku, w ogóle wiesz, to jest Pan mi objawił? To znaczy, że odczytałeś w umyśle jakąś informację z twojego ducha. To jest Pan mi objawił. Pan nie wkłada ci jakieś trąbki i tam coś spadło. To głupota jakaś. Umysł jest jedynym, tak, punktem zbiorczym objawień. Bo my jesteśmy psychofizyczni. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Ludzie strasznie walczą z tym, że Ziemia nie jest psychofizyczna. A Ziemia jest psychofizyczna. Tylko. Duchowość to jest inny wymiar. I ona, ten inny wymiar, on tutaj się przedostaje, jak ma otwarty kanał. Jak nie ma otwartych kanałów, to się nie przedostaje. Ludzie myślą, że jak demon wyjdzie z człowieka, wyszedł demon tutaj i demon poszedł na metro młociny człowieku, rozumiesz, poleciał. Demon nie poleci na metro młociny, rozumiesz? Wiesz, co się stanie z demonem, jak demon stąd wyjdzie? On natychmiast zostanie wciągnięty w tamten wymiar. To jest miejsce bezwodne. Bo tam nie ma psychofizyczności. I on będzie jak za wielką szybą przyklejony, wpatrzony, jak tu wleźć z powrotem. I gdzie będzie patrzył, czy delikwent, rozumiesz, idzie na kompromis i czy nie idzie, czy będzie dobrym kanałkiem wejścia z powrotem, że on nie jedzie, on tu się nie porusza, gdzie wyszedł demon, gdzie poszedł demon. No gdzie? Przecież powietrze, tak, to jest fizyczny organ. Co ty myślisz, że demon to się w ogóle zmiesza z atomami jakimiś i co on będzie? Ludzie to mają takie w ogóle pojęcie, rozumiesz, że szok, że demon. Ten świat jest świat psychofizyczny. Ty, jako człowiek Boży, posiadający Ducha Świętego, jesteś łącznikiem świata duchowego ze światem psychofizycznym. A rozumiesz, kim jesteś? Twój duch należy do świata duchowego. Twoja głowa, cały umysł, emocje, decyzje, ciało należą do świata psychofizycznego. I teraz jak Bóg chce do ciebie coś powiedzieć, który jest duchem, to On, tak, mówi do twojego ducha, bo tylko z nim ma kontakt. Bóg nie może się skontaktować z twoją głową. Jak Bóg by się skontaktował z twoją głową, to by ci się mózg wyprostował. Rozumiesz, o co chodzi? To jest w ogóle, to jest kontakt jakby człowieku, ja nie wiem, w ogóle autokar wjechał w mrowisko. Nie ma opcji. I dopiero z twojego ducha, tak, informacja Boża, zwana popularnie objawieniem, wchodzi do twojego tego umysłu. Okej? Tak to działa. I z tego umysłu ty musisz ją co? Wyjąć. Dlatego tak ważna jest sprawa porządku w bańce. Tu nie ma porządku. To bardzo ciężko jest wyodrębniać myśli Boże. Jak ją wyodrębnisz tą myśl? Jeżeli jest nieprawidłowa doktryna, jeżeli nie chodzi się w wierze, to ty nie wiesz, co tam się w ogóle znalazło. Coś wpadło. A ty musisz wyjąć myśl Bożą. Co zrobić dalej? Zaakceptować, czyli uznać, że jest to myśl Boża. Tak? I co zrobić dalej? I rozwinąć ją. I tak się zaczyna proces twórczy. To do głowy nam przychodzą Boże koncepcje życiowe. Stamtąd je trzeba wyjmować i wdrażać. To tam powstają biznesplany. To tam powstają plany ewangelizacyjne. To tam powstają koncepcje służb. To tam powstają objawienia małżeństw. Rozumiesz? Wszystko tam. Twórczy umysł. Twórczy umysł. To, czego Bóg chce dla człowieka. Chciał od zawsze. Te myśli Boże to twój majątek. One są ostateczną podwaliną twoich działań. Nic więcej nie będziesz miał. Nigdy. Tylko to, co Bóg tobie daje. To jest twój materiał życiowy. Z tego musisz budować. Z tego. Ludzie, my nie możemy budować z tego, co ktoś ma. My nie możemy kopiować żyć. My nie możemy patrzeć jak sroka w gnat w drugiego człowieka i patrzeć, rozumiecie, co tam można zrobić dla siebie. My musimy mieć twórcze umysły, a powiem inaczej, musimy używać twórczych umysłów. Ja naprawdę mam ubaw, to jest źle powiedziane, bo po prostu jest mi smutno, jak widzę ludzi, którzy twierdzą, że odbierają niesamowite rzeczy od Boga, tak? Ale tam się nic nie dzieje realnego. Oni nie tworzą. Ale oni odbierają rzeczy od Boga. W ogóle sformułowanie rzeczy to jest jedna z takich słów w chrześcijaństwie charyzmatycznym. Odebrałem od Pana rzecz. Rozumiesz? Mam objawione rzeczy. W ogóle to bzdury. Ja nie mam objawionych rzeczy. Ja na przykład wiem, o co mi chodzi. Rozumiesz? Ja nie mam rzeczy objawionych. Ja mam bardzo konkretne informacje. Bardzo konkretne. Bardzo konkretny kierunek. Bardzo konkretne działania w głowie. Bardzo konkretne. Ja mam... Mi się zarzuca, że na przykład ja się nie pytam różnych ludzi o coś. Ja mówię, po co mam się pytać, jak ja wiem? I to jest trudne do słuchania. Ale chcę, żebyście to zrozumieli. Twoim jakby planem A na życie jest wiedzieć. To nie znaczy, że człowiek nie uczy się od drugiego człowieka, nie bierze przykładu. To nie w tym sprawa, tylko to jest w ogóle wszystko pewne oprzyrządowanie do życia, rozumiesz? Oprzyrządowanie. Ja najpierw mam koncepcję od Boga, a dopiero później z tą koncepcją ja sobie wychodzę i szukam ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy tą koncepcję pomogą mi obrobić, ale ja już mam koncepcję. Ja nie przychodzę do ludzi mądrzejszych ode mnie bez koncepcji i mówię, masz jakąś koncepcję? Nie wiesz, co ja mam robić w życiu? Nie wiesz, za co się powinienem wziąć? Może powiedz mi. A wiecie, a ja nie mam komfortu nie wiedzieć, za co się mam wziąć w życiu. A ja nie mam czegoś takiego. Ja nie mam też, za co się wziąć w życiu. I leżę do góry kołami pół życia. I drobię jak gejsza. I nie wiem. I nie wiem, ciągle nie wiem. Wiesz, taki jestem, nie wiem, taki... Człowiek nie wie. Ale od Pana mam. Od Pana mam wszystko, tylko nie wiem, co robić. Ale Pan mnie dotyka, jestem pełen objawień Pańskich. Jakich objawień jesteś pełen? Czego, co Ty masz objawione, powiedz mi? Co masz objawione? Czy kółko jest kwadratowe? Twórczy umysł. W ogóle Bóg, przecież wie, że my żyjemy w psychofizyczności, rozumiecie, o co chodzi. I wie, że w psychofizyczności mamy sobie ustawić wszystko, tak? Twórczy umysł, tak? Takie koncepcje, które będą funkcjonowały w twojej psychofizyczności. Zabezpieczą cię, podniosą, ugruntują, tak? Ludzie cuda są ściśle związane z ruchem. Jak człowiek się rusza, pojawiają się cuda. Ja słyszałem wiele świadectw o cudach i też doświadczyłem wielu cudów. Ale nigdy mi się nie zdarzyło i też nigdy nie słyszałem o takich grupach chrześcijan, którzy po prostu nic w życiu swoim nie robią i zdarzały im się cuda. To takich rzeczy nigdy nie słyszałem. Ja słyszałem, że idzie człowiek na misję, na misji człowieku tam w ogóle cuda się dzieją, ale gdzie on pojechał na misję? Pojechał na misję, to mu się cuda dzieją. Wziął się gdzieś do czegoś, to mu się cuda dzieją. Wziął jakąś myśl o biznesie, zaczął ją wprowadzać w życie, to mu się cuda dzieją. Rozumiecie, o czym ja mówię? Wziął się za służbę, to mu się cuda dzieją. Dlaczego? Bo ma twórczy umysł. Wydobył coś, zaakceptował, zaczął rozwijać. I wokół tego zaczyna tworzyć się atmosfera czego? Mocy. Atmosfera mocy. Bo atmosfera mocy tworzy się wokół twórczego umysłu. Wokół tego się tworzy. A nie pół życia nie wiem, co mam robić. Ale mam objawienie od Pana. I się tak Pan mnie dotknął. Albo mówią do mnie ludzie o takich w ogóle rzeczach, które są tak teoretyczne, takie w ogóle są jakby nie z tego świata. I one dobrze brzmią. Tylko wiecie, czego im brakuje? Logicznych zakończeń. Są takie płaskie na końcu, nie ma ich jak ze sobą szczepić. Wiesz? Twoje działania nie mogą być kopiowaniem. Ale muszą być przez Ciebie w pewnym sensie wyklarowaną rzeczywistością. Ty sobie musisz wyklarować ją, tą rzeczywistość. Wytworzyć. Jesteś powołany, żeby stworzyć swoją rzeczywistość. Rozumiesz? Ona się może łączyć z czyjąś rzeczywistością. Może tych rzeczywistości być wiele. Kościół jest takim przykładem, gdzie łączą się rzeczywistości ludzi. Przenikają się i wzajemnie się wspomagają, ale to są rzeczywistości odrębne. Rozumiecie? Planem Bożym na sukces dla człowieka jest tworzenie przez tego człowieka rzeczywistości za pomocą umysłu. I teraz spójrz. Ludziom się rodzą pytania. Ale to skąd ja mam wiedzieć? I to jest mocne. Które myśli są od Pana, które nie są od Pana. Ja mówię, no człowieku, ty w ogóle... Coś wam powiem. Ja w ogóle pierwszą rzecz, co zacząłem robić w swoim życiu, jak ja zrozumiałem pewne sprawy, to przestałem się zastanawiać, czy ja mam myśli nie od Pana. Pierwszą rzecz, co zrobiłem. Ja w ogóle uznaję, że mam myśli od Pana. Zacząłem sobie rozbudowywać, którą w niedzielę o tym będę więcej mówił, jakby poziom, prawdę w swoim życiu, wiarę, w ogóle wiesz, o co chodzi. I ja nie mam myśli nie od Pana. Ja się nie zastanawiam, czy to jest od Pana, czy to nie jest od Pana. Bo ja w ogóle, tak, chodzę sobie z Bogiem. Oczywistą jest rzeczą, że chodząc po tej ziemi zdarzają się pomyłki w życiu człowieka. No to jest normalne. Tylko to jest tak minimalny procent, że nad tym się nawet nie trzeba zastanawiać. To jest taka w ogóle, taka, rozumiesz, taki procent błędu, tak jak w ogóle jest firma, no i tam w ogóle no, 0,5% gdzieś tam zniknęło. Okej. Okay. Się mieści w granicach błędu. W porządku. Ale zasadniczo ja w ogóle nie podważę, że mam myśli od Pana. Rozumiesz? I nie chodzę i się nie radzę ciągle, tak? I nie czekam, aż mnie potwierdzisz, proszę Ciebie, moje myśli. I Ty nie możesz chodzić i szukać potwierdzenia Twoich myśli. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? No nie możesz takich rzeczy robić. Ty musisz wierzyć, że masz twórczy umysł. I brać odpowiedzialność za to. Ty musisz tworzyć. Oczywiście jest etap, gdzie ty wychodzisz z zaburzeń, ty przechodzisz, proszę Ciebie, zmiany w tym umyśle i jak najbardziej to jest normalne, że w tym okresie czasu ty robisz sobie tam porządek, tak? No ile to może trwać? Pół roku? Rok? No rok to już tak biblijnie. No kurczę, wiesz, o co chodzi? Rok. Panie, mówi drzewo, tam mówi, nie rośnie mnie. Panie, wytnę je. Panie, to jeszcze tutaj gnojem obłożę, podleję, niech wyrośnie. No masz rok. No ale jak ktoś po roku funkcjonowania, tak, w zdrowej formule, cały czas zastanawia się, co on w tej głowinie ma, to albo przez ten rok nic nie robił, rozumiesz, o co chodzi? I ściemiał, że wszystko było dobrze. Też jest taka grupa chrześcijan, u nich zawsze jest wszystko dobrze, od początku. Nigdy u nich nie było źle. To tak jak z tymi, co się urodzili nawróceni. Jestem od rodzenia chrześcijaninem. No dobrze. Ja już się nawet z tym nie kłócę. Często mówię, to ja chodź, to ja ci opowiadam o tym Bogu, co go znasz. Mówię, chodź. Nie musisz szukać zbytnich inspiracji. Musisz natomiast twórczo myśleć. W ogóle twórczo myśl. Jesteś predysponowany do twórczego myślenia. Możesz tworzyć. Nie możesz się bać tego. Nie możesz stać w miejscu, przez głowę ci przechodzą w ogóle rzeczy, które przerastają ciebie. No to co z tego, że one cię przerastają? A dlaczego ty uważasz, że w ogóle koncepcja tworzenia polega na tym, że stwarzasz tylko to, co jest w ogóle mniejsze? Co jest mniejsze niż twoja wyobraźnia? Ludzie, wyobraźnia wielokrotnie człowieka jest tak w ogóle zniszczona przez życie, że im się w ogóle wydaje niemożliwą, tak? Sięgnięcie po rzeczy ciut większe. Ciut, 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 ciut. Ciut, ciut tylko. Jak myślą o ciut, ciut większej rzeczy, to jest w ogóle już niemożliwe. No tak, mogę mieć służbę, taką służbę, że będę wychodził i głosił, ale już służby takiej ogólnopolskiej to ja nie mogę mieć. I od razu powstaje, jak tylko powie, nie mogę mieć służby ogólnopolskiej, od razu powstaje w umyśle, dlaczego nie może. Diabeł od razu mu wytłumaczy. Nie masz pieniędzy, nie masz koncepcji, nie masz tego, nie masz tamtego, nic nie masz. I on w konsekwencji już nie wie, co on ma, czy on nie ma, już nic nie wie. To samo jest ze sprawami finansowymi. Rozumiesz? Do tego momentu, proszę ciebie, przetrwania, tak, to ogarnią. Ale jak mam iść wyżej, jaka jest różnica, proszę ciebie, czy ty obracasz tysiącami złotych, czy milionami złotych? Ja nie rozumiem, że to takie same pieniądze. Tylko taka ilość się różni, no kurczę, nic więcej. No. Większa prowizja zostaje dla ciebie. W ogóle pieniądz to jest pieniądz, no kurczę, materiał. Ja w świecie byłem i miałem takiego mentora w świecie, takiego w cudzysłowie, i on jak on mnie uczył, ja byłem taki drobny złodziej, polegało ten moje, ja byłem w głowie drobny złodziej, tutaj byłem drobny złodziej, bo ja w ogóle i tam robiłem rzeczy, ale one sięgały pewnymi, ale on do mnie powiedział kiedyś tak, mówi, posłuchaj, jak się tam w cudzysłowie mną zaopiekował, najpierw mi pokazał duże pieniądze, a potem do mnie powiedział, mówi, jak pamiętaj jedną rzecz, to są tylko pieniądze. Tylko pieniądze. W ogóle nie przywiązuj się do mnie. To mnie w świecie złodziej mówił. Rozumiecie? Człowiek, który był złodziejem, oszustem. Mówi, to tylko pieniądze. Mówi, Artur, czy to jest skrzynka pieniędzy, czy samochód pieniędzy, czy to... To w ogóle są pieniądze, to w ogóle rozumiesz, to pieniądze, lusik. Po prostu będzie większa prowizja dla ciebie. Twój umysł, on jest stworzony, aby tworzyć. On nie jest po coś innego. On nie jest po to, żeby się naprawiać pół życia. Ludzie mówią, uświęcam swój umysł. Ja mówię, a powiedz mi, jak ty uświęcasz umysł, bo też to mnie ciekawi. Co to jest uświęcam umysł? Bo to też jest dobre słowo. Wiecie, w ogóle ludzie myślą, że uświęcanie umysłu to jest takie oddzielenie go od tego świata, takie niemyślenie o tych rzeczach światowych, takie mówienie pupa, nie dupa i takie różne rzeczy. Że to w ogóle takie umoralnienie tego w ogóle umysłu, że taki będę miał teraz święty umysł, mam taki. To jest bzdura. Rozumiesz? Uświęcenie umysłu jest związane z tym, aby zacząć używać go tak, jak święty go stworzył. Dobrze? Jak święty ci coś stworzył po coś. Na przykład stopę. To wiesz, jak ty uwielbisz Boga stopą? Chodząc na stopie. Wystarczy chodzić na stopie i Pan jest uwielbiony za stopę. Jak masz rękę, tak? I ci się tak tutaj rusza i się możesz nią podrapać. To jak ty to będziesz robił, to ty uwielbisz Pana. Bo on ci taki drapak wymyślił, rozumiesz, o co chodzi. Jak ty będziesz patrzył sobie, to ty uwielbisz Pana, tak? Za twoje oczy. Rozumiecie, co religia porobiła z głowami? Uświęcić umysł. Jak uświęcić umysł? I wiecie, że chrześcijanie to robią, pół życia na tym spędzają. Pół życia spędzają na tym, żeby zrobić ze swoim umysłem coś, co w ogóle do końca nie wiadomo, o co chodzi. wyzbywają się w tym czasie, tak, szeregu funkcji twórczych. Nie będę tego robił, bo robiłem to w świecie. Co z tego, że to, co robiłeś w świecie? Zmień intencję i rób dalej. Paweł w ogóle prościej nie mógł powiedzieć. Paweł mówi tak. Powiem wam tak. Tak jak w świecie służyliście niesprawiedliwości, tak samo w królestwie służcie sprawiedliwości. Po prostu. Jak w świecie zarabiałeś w cudzysłowie kasę, tak? Z egocentrycznych pobudek, to tu zarabiaj kasę ze świętych pobudek. I koniec. Jak w świecie, tak? Szedłeś do ludzi, aby ich coś tam skrzywdzić, to teraz idź z tą samą pasją do ludzi, żeby im głosić. No. Ja mam charakter choleryka. I przez lata religia mi wmawiała, że ja nie powinienem być cholerykiem. Religia chciała mnie uspokoić koniecznie. Ja myślałem, że to jest uświęcenie. Że uspokojenie, rozumiecie, to jest uświęcenie, że uspokoi. Będę spokojny taki. A rozumiesz? Ale jak ty byłeś cholerykiem przed założeniem świata, to uważasz, że po narodzeniu z Bożego Ducha kim ty będziesz? A raptem się flegmatykiem staniesz? Nie staniesz. Bo to nie jest krzywe być cholerykiem. To jest normalne. Tylko teraz będziesz świętym cholerykiem. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś walczyłeś w armii diabła, teraz będziesz walczył w armii Pana. Nie próbuj się uspokoić. Nie uspokajaj się. Nie rób z siebie kogoś, kim nie jesteś. Rozumiesz? Nie możesz ze swojego umysłu zrobić czegoś, do czego on nie jest stworzony. Uwielbisz Pana przez to, że będziesz tworzył. Tworzył! Nie bój się tworzyć umysłem. Przestań zadawać te tysiące pytań pod tytułem, czy to jest z Pana, czy to może z Pana nie jest. Przecież jak ty jesteś z Pana, tak? To skąd te koncepcje w twojej głowie, powiedz? No chyba, że ten rok tym gnojem się tam nie okładałeś i nie podlewałeś. To se to zrób. I do roboty. Używaj umysłu, twórz, kreuj. Nie patrz ciągle na innych, tak? I nie chciej w ogóle zrobić czegoś, co oni robią. Po co? Nie bój się tego, co ty możesz stworzyć. Uwielbisz Pana przez to, że stworzysz rzeczywistość swoim twórczym umysłem. Przez to uwielbisz Pana. Przez to Bóg będzie uwielbiony w twoim życiu. Bóg ciebie stworzył jako indywidualną postać. Indywidualna postać. Uświęcenie nie polega na tym, że stajemy się kimś innym. Dzisiaj byłem na siłowni, biegam sobie na bieżni i patrzę w taki ekran, takich dwóch tam jakichś gwiazdorków było. Ja tam sobie biegam i patrzę się na nich i tam im zadaję pytanie, tam wyciszony był dźwięk, ale były litery. I zadaję im pytanie, proszę ciebie, ten dziennikarz czy coś, i mówi tak, co jest najważniejsze w show biznesie? A jeden z nich odpowiada, najważniejszą rzeczą w show biznesie jest być sobą. Jak ktoś nie jest sobą, to bardzo szybko w tym fachu się wykruszy, bo się znudzi. A Bóg do mnie mówi, to ważna sprawa. W tym fachu trzeba być sobą. W tym fachu trzeba kreować. W tym fachu nie można ściągać od innych, bo się szybko znudzisz. Znudzisz się czyjąś wizją. Znudzisz się czyjąś koncepcją życia. Będziesz znudzony. I będziesz potem mówił, jestem wypalony. Ja mówię, jak jesteś wypalony? Jak może być chrześcijanin wypalony? Co to jest wypalony chrześcijanin? Co to w ogóle jest? Kłopot umysłowy masz. Przyznaj. Masz problem z umysłem. Bo nie ma wypalonego ducha. Nie można się duchowo wypalić. Można mieć problem z umysłem. Byliśmy kiedyś zagadką takiego jednego pastora, co nawet postawił taki budynek zrobił u siebie koło zboru dla wypalonych pastorów. Słowo honoru, my tam byliśmy. W odwiedzinach u niego na usługę pojechaliśmy i on mówi, ja taką służbę mam tutaj, pomagam wypalonym pastorom. Ja w ogóle wtedy to naprawdę to uznałem za taką fajną rzecz, on mówi, super, ale ma człowieku pomysł. I on mówi, wy tutaj przyjeżdżają, poszczą i dochodzą do siebie. Ja dopiero ze 2 lata później mówię, co on mi powiedział? On ma służbę dla wypalonych pastorów. Co to w ogóle za historia? Rozumiesz? Taki wypalony pastor. Coś z głową ci się stało. Masz nieporządek w głowie, nie tworzysz w umyśle. Nie ma w ogóle przepływu z ducha do umysłu, nie ma kreowania życia. Jest ciągła obserwacja dookoła. A wiesz, jak jest obserwacja dookoła, co najczęściej widzisz? Kupę błędów. Myślisz, ten jest taki, ten udaje, ten taki, ten inny. I ty masz w głowie taki sajgon, że się w pale nie mieści. Temu to nie wyszło, tamtemu to wyszło. A ja wstaję rano i mówię, dzisiaj coś stworzę. Dzisiaj coś wymyślę. Nie podzielę się z nikim. Na razie. Bo mędrzec ukrywa wiedzę. Przypowieści Salomona. Jak się podzielę, tak? To mogę się spodziewać z tym, tego, że zostanie to zanegowane. Więc mówię, najpierw stworzę, nakręcę, puszczę, tak? I niech się toczy. Proszę Cię, spójrz na to. Jesteś człowiekiem, który ma twórczy umysł. Nie bój się tworzyć. To Twoje posłannictwo. Wiecie, mamy w tym kraju robić roboty. My nie musimy się zastanawiać, z kogo mamy brać przykład, bo i tak nie mamy. Rozumiecie? My nie mamy z kogo brać przykładu. Mamy paru fajnych braci, którzy umarli, są u Pana. I według słowa sobie z nich jakieś przykłady różne bierzemy. I też tak rób, obserwując koniec życia ludzi. Aczkolwiek też bierz pod uwagę, tak? To, że oni gdzieś się skończyli, bo oni nie są dla Ciebie ostatecznym autorytetem. Wiesz, kto jest dla Ciebie ostatecznym autorytetem? Twój odrodzony duch. To tam, rozumiesz, dzieje się cała historia. Ty w pewnym sensie jesteś generatorem tego. I o to Bogu chodzi. W ogóle ludzie, Bogu nie chodzi o to, żeby w cudzysłowie spełniać jakieś Jego oczekiwania. Bóg stworzył Cię jako stwórcę i mówi, twórz, dzieciaku, przez to chwałę mi przyniesiesz, gdyż ja Bogów stworzyłem. Jemu o to chodzi, o taki naród, o taki gatunek, a nie o ludzi, co się trzęsą, przyglądają się na innych i się zastanawiają, co ja mam robić, jak ja mam żyć. Twórz na swoim odcinku. Ty nie musisz tworzyć, w ogóle nie ma też miary twojego tworzenia, nie ma czegoś takiego, że ktoś tworzy coś, a ty... Niech ktoś coś tworzy. Niech to w ogóle będzie 50 000 razy większe niż moje. Niech mu Bóg błogosławi 2 razy bardziej niż mnie. To nie w tym sprawa. Ja mam swój kawałek podłogi. Rozumiesz, masz swój kawałek podłogi w tym królestwie. Do zagospodarowania musisz tam wszystko stworzyć. Kto to za ciebie zrobi? No kto? Nie będziesz tworzył, to wiesz, co się najczęściej stanie, ponieważ rzeczywistość nie znosi próżni. Przyjdzie tam, proszę ciebie, ktoś, kto będzie chciał coś potworzyć w twoim życiu. Pazurek ci tam wsadzi i będzie cię uczył żyć. Rozumiesz? Cię żyć nauczy. Dlaczego macie ktoś uczyć żyć? Dlaczego? Z jakiej przyczyny? Nikt cię nie musi uczyć żyć. To są te słowa, które mówią, że nikt nie musi was pouczać. To te słowa dotyczą takich sfer. Nie tego, że się nie ma, że nie ma nauczeń, że nikt cię nie naucza, nie mówi ci w ogóle poselstw, nie mówi ci nauczeń, że cię nie koryguje. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że człowiek tworzy rzeczywistość i w tej rzeczywistości on jest królem i panem. Pewne rzeczy wychodzą z niego. Rozumiecie? Zobaczcie, cieszymy się, żarówka. Wziął, wynalazł ktoś żarówkę. Rozumiesz? Ktoś wynalazł, kamera, ktoś wziął to wynalazł. Ubrania, które mamy na sobie, wszystko. Rozumiesz? Ktoś wziął i to kiedyś stworzył. Nie było wcześniej takich rzeczy. Oglądałem program o Nike'ach, człowieku, o butach pierwszych, jak robili buty. Spojrzałem, mówię, kurczę, facet sobie siedział w ogóle i buty zrobił. No. W tamtych czasach, gdzie ten gość skleił pierwsze Nike, okej? Nie było takiego czegoś, jak sport. Że na przykład się wychodziło rano z domu i się biegał. A on zrobił buty do biegania, do tego, żeby uprawiać w nich sport. Ale nie było takiej filozofii w tamtym czasie. Rozumiecie? Z biegaczy pierwszych to się śmiano i pukano się w ogóle w głowę, co to za kretyn. Przecież można chodzić, po co biegać. Dzisiaj w ogóle my bieganie uznajemy za normalną rzecz. Ale kiedyś ktoś, kto biegał, wyszedł rano, czujesz klimat, wyszedł rano i on biega. Sąsiedzi patrzyli, co to w ogóle jest? A to on ma na nogach w ogóle? Nie pantofle? Co one mają płaską powierzchnię? Guma jest? Ale facet miał wizję. A? Do tej pory nieźle stoi cała jego rodzina przez to. Umysł, który nie tworzy który nie tworzy życia Bożego, będzie tworzył śmierć. Zobaczysz. Zawsze będzie tworzył śmierć. Zawsze znajdzie się jakiś sposób w umyśle człowieka, żeby stworzyć koncepcję, mi się nie uda. Następny procent. Mi się nie uda. Dlatego, że umysł nie tworzący życia będzie tworzył śmierć. Zawsze będzie filozofia, mi się nie uda. Jak umysł nie tworzy życia, to zawsze powstaje tam coś takiego, co przeszkadza. Tego za mało, tego za dużo, jesteś za krótki, jesteś za łysy, jesteś za taki. Ostatnio ktoś opowiedział mi w ogóle taką anegdotę. Mówi, dziewczyna sobie tam znalazła chłopaka, ktoś jej mówi, ale on jest łysy. Co, łysego znalazłaś? A ona mówi, no jest łysy, ale jest bardzo miły. Rozumiem, w ogóle wiesz, o co chodzi? Ona nie miała takiej koncepcji, jak inni. Ona miała twórczą koncepcję w środku. Rozumiesz? W jej umyśle coś się tworzyło. Każda twórczość, najmniejsza, będzie przynosiła poszerzenie twojemu umysłowi i będziesz mógł tworzyć więcej. Mała twórczość. Zacznij małe rzeczy tworzyć. Małe koncepcje życiowe. Małe koncepcje finansowe, małe koncepcje w służbie. Małe koncepcje w relacjach. Zacznij tworzyć, tworzyć. Nie bądź stany tylko na ten system, który jest wokół. Ten system już jest wytworzony. Wiele z tych rzeczy, które są wytworzone, one nie będą działać w twoim życiu. Będziesz miał trudność się tam dobić. Trudność. Rozumiesz? Trudność. Więc musisz stworzyć coś innego. Tworzenie będzie napędzało tworzenie. Ludzie, wszak my się rozkręcimy. Rozumiecie? To jesteśmy nie do zatrzymania maszyna. Będziemy zakładać kościoły w każdym większym mieście. Rozumiecie? Będziemy wysyłać w ogóle ludzi z misjami. Dostawać się będziemy wszędzie z Ewangelią. Ale my musimy być twórczym ruchem. Twórczym. Twórczym. Ja specjalnie doprowadziłem do pewnej formy separacji nas wszystkich. Rozumiecie? To są moje świadome działania. Zapłaciłem za to cenę i do tego doprowadziłem. Bo w innym wypadku byśmy się rozleźli w tym syfie, który jest wokół. Sam bym się w nim rozlazł. Rozumiecie? Bo byłem w tym syfie i wiem, jak to jest. To jest jak plaga, która przylega do ciebie i cię człowieku zżera. Rozumiesz? Religia, syf. Z tego trzeba w ogóle się było odseparować. Dzisiaj jesteśmy w cudownym miejscu. Większość ludzi nas nienawidzi. Mamy ruch. Wiesz, o co chodzi? Ruch. Mamy miejsce, które jest świeże i nowe. Rozumiesz? Świeże i nowe. Nikt nam nie powie. To, co wy tam robicie, zakładacie kościoły, to jest takie... No nie wiem jakie. Ani to nie jest katolickie, ani protestanckie. Co wy tam robicie? Tworzymy. Tworzymy. Rozumiecie, o co chodzi? Mamy tworzyć. Będą się zdarzały coraz większe rzeczy od Boga związane z możliwościami tworzenia, ale musimy tworzyć już teraz. Musisz tworzyć w swoim życiu, w swojej rodzinie, w swoich finansach, w swojej służbie, którą masz dziś. Musisz już te rzeczy robić. Musisz kreować. Wyciągać ze swojego umysłu Boże myśli. Jeżeli jeszcze twój umysł masz nieuporządkowany, no to kurczę, no o co chodzi? To w porządku. To ze zrób porządek z umysłem. Bóg jest pierwszy po twojej stronie w tym temacie. Pierwszy po twojej stronie. Chciałem wam zostawić to poselstwo, bo ono daje nam przestrzeń do funkcjonowania. Jeżeli my jako ludzie w tym ruchu będziemy ludźmi twórczymi, okej? To my w ogóle pokonamy tą ziemię. My ją pokonamy. My stworzymy. Rozumiesz? I mnie nie zależy na tym, żeby pisali o nas książki. Mnie zależy na tym, żebyśmy w czasie, kiedy tutaj jesteśmy na ziemi, wykonali naprawdę taką robotę, żeby zaludnić niebo. Rozumiecie? O to tu chodzi. Zaludnijmy niebo. Bądźmy twórczy. Amen.